Dzień dobry Państwu. Moją prelekcję, oprócz tych wszystkich sponsorów, których tutaj wymieniał pan doktor Kamiński, będą jeszcze sponsorowały dwie literki. Literka A jak azot i literka W jak węgiel. Pierwszy bohater, czyli azot, jest pierwiastkiem chemicznym niemetalicznym. Stanowi jeden z podstawowych składników budulcowych wszystkich komórek. Wchodzi w skład białek, kwasów nukleinowych, a także soli mineralnych. Podstawowym źródłem tego pierwiastka w przyrodzie jest azot atmosferyczny. Zawartość azotu w powietrzu wynosi 78,9%, a mimo tego pierwiastek ten jest stosunkowo trudno przyswajalny dla organizmów żywych. Azot występuje w pięciu formach wartościowych. Zależy to od ilości elektronów walencyjnych, które znajdują się na ostatniej powłoce. Może tworzyć pięć różnego rodzaju związków. Azot w przyrodzie występuje w dwóch postaciach. W postaci azotu organicznego i nieorganicznego. Azot organiczny głównie pochodzi z rozkładu, z przemiany białek roślinnych i zwierzęcych, czyli wszelkiego rodzaju rozkład materii organicznej, jaka się znajduje w przyrodzie, a także pochodzi z miejskich ścieków przemysłowych. Nas w akwarystyce w zasadzie będzie najbardziej interesował azot właśnie tego pochodzenia. Drugą formą azotu jest azot nieorganiczny, który pochodzi z nawozów azotowych stosowanych przede wszystkim w rolnictwie, a także z odpadów przemysłowych. W dawnych czasach przede wszystkim azot znajdujący się w wodzie pochodził z opadów atmosferycznych. Szczególnie duże ilości azotu wydzielają się podczas burz w trakcie uderzenia pioruna. Do wody przedostaje się także azot z powietrza poprzez rozpuszczanie się. Nieorganicznymi związkami azotu, które nas najbardziej interesują, ponieważ występują w akwarium, są cztery rodzaje tego pierwiastka. Jest to azot amonowy, amoniak oraz sole kwasów azotowych. Kwas azotynowy daje nam azot azotynowy. Jest to kwas trzywartościowy i kwas azotawy daje nam sole kwasu azotawego. Jest to kwas pięciowartościowy. Ogólna zawartość związków azotowych w wodach waha się w granicach od 0,02 mg na decymetr sześcienny do 0,4 mg na decymetr sześcienny. Toksyczność związków azotowych w wodzie jest związana z temperaturą wody i jej odczynem. Tutaj Państwu chciałem przedstawić taką tabelkę, która dobrze ilustruje, jak mniej więcej toksyczność azotu kształtuje się w wodzie. Proszę zwrócić uwagę, że im odczyn wody jest bardziej kwaśny, tym toksyczność związków azotowych rośnie. Tak samo w wyższych temperaturach również toksyczność azotu wzrasta. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie w wodzie zasadowej azot w temperaturze 20 stopni będzie toksyczny już w rzędu 0,2 mg na decymetr sześcienny. Natomiast w tej samej temperaturze, ale przy dużo niższym odczynie wody, azot jest mniej toksyczny. Sole kwasu azotowego. Mamy dwa kwasy azotowe, trzywartościowy i pięciowartościowy. Sole kwasu azotowego trzywartościowego nazywamy azotynami. Są to związki bardzo toksyczne dla zwierząt wodnych. Dość są też toksyczne dla roślin. Za górną granicę stężenia tolerowanego jeszcze przez organizmy wodne przyjmuje się 0,5 mg na decymetr sześcienny. To jest taka wartość wyznaczająca, gdzie jeszcze jakby
poziom tych związków nie jest szkodliwy. Natomiast ilość około 5 mg na decymetr sześcienny będzie już powodowała śnięcia ryb. Sole kwasu azotowego pięciowartościowego, zwane azotanami, są dużo mniej toksyczne. Zaraz na następnym slajdzie pokażę Państwu mniej więcej, jak ich układ się kształtuje. One w przyrodzie występują pod postacią saletr. I w zależności od tego, czy jest to azotan sodu, potasu czy wapnia, występują w odpowiednich krajach, w odpowiednich kontynentach i też mają takie wtedy nazwy swoiste. Właśnie te sole są głównie wykorzystywane, oprócz związków amonowych, o których też za chwilę powiem, przez rośliny akwarystyczne. Tutaj macie Państwo taki wykres pokazujący mniej więcej, na jakim poziomie związki azotowe, właśnie te azotany, wpływają nam na życie w akwariach, czyli w przestrzeniach zamkniętych. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak przy azotynach mówiłem o bezpiecznej wartości około 0,5 mg na decymetr sześcienny, tutaj ta wartość wynosi nawet około 50 mg na decymetr sześcienny, czyli ilość azotanu w wodzie może być dużo, dużo większa. Poziom 5 mg na decymetr sześcienny jest odpowiedni, dopuszczalny dla hodowli koralowców. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie między 40 a 80 mg na decymetr sześcienny jest to ta ilość związków azotowych z tej grupy, która spełnia właśnie te funkcje, które chcielibyśmy w akwarium uzyskać. Jeżeli zaczynamy przekraczać ilość azotanów w akwarium powyżej 80 mg na decymetr sześcienny, zaczynają nam się pojawiać glony, następnie następuje zahamowanie wzrostu roślin. Można zmniejszać ilość azotanu w wodzie, o czym opowiem też przy następnych slajdach. Praktykuje się to głównie poprzez użycie denitryfikatorów, ewentualnie poprzez podmianę wody. Trzecią grupą związków azotowych, o których będę Państwu opowiadał, jest to azot amonowy. Azot amonowy jest to amoniak, ale w formie zjonizowanej. W takiej formie w zasadzie nie zagraża ani rybom, ani roślinom, jest zupełnie bezpieczny. Dominuje w zasadzie w akwariach czystych, o odczynie obojętnym, z dobrą, wykształconą równowagą biologiczną. Obok azotanów, azot amonowy jest również tą grupą azotu, którą wykorzystują rośliny w trakcie asymilacji do swojego wzrostu. Natomiast w pewnych sytuacjach, wynikających najczęściej z błędów hodowlanych, jon amonowy może dysocjować poprzez wodorotlenek amonowy w stronę amoniaku. Dzieje się to przede wszystkim podczas zbyt dużej obsady, błędnego żywienia, ewentualnie jakichś podmian wody, które powodują bardzo duże wzrosty odczynu powyżej 8-9 pH. Amoniak. Amoniak jest bardzo niebezpieczny. Jest to związek, który najczęściej powoduje właśnie śnięcia ryb. Nawet w niewielkiej ilości jest bardzo toksyczny. W trakcie badań udowodniono, że działa drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych, powodując owrzodzenia zarówno wewnątrz jamy gębowej, uszkadza skrzela, uszkadza oczy. Dodatkowo powoduje rozpad czerwonych ciałek krwi w środku, w organizmie. Amoniak hamuje wzrost i rozwój roślin. I proszę zwrócić uwagę, naukowcy przyjęli, że bezpieczna jeszcze możliwa zawartość amoniaku w wodzie wynosi zaledwie 25 tysięcznych mg na decymetr sześcienny. To przy pozostałych związkach azotowych to jest naprawdę bardzo niewielka ilość.
Wiadomo, że ryby młode, stadia młodociane, larwy są dużo bardziej wrażliwe na amoniak niż ryby starsze. Wiąże się to jakby z ich przemianą materii, powierzchnią ciała i jeszcze dodatkowymi czynnikami. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie przy rybach karpiowatych dawka śmiertelna dla ryb stadiów młodych wynosi 0,2 mg na decymetr sześcienny. Natomiast ryby starsze zaczynają śnięcia około 2 mg. Na następnym slajdzie jeszcze Państwu pokażę mniej więcej, jak się kształtuje poziom amoniaku w wodzie. Natomiast co warto wiedzieć, że wraz ze wzrostem temperatury, a także odczynu, ilość amoniaku w wodzie również rośnie. Większa ilość amoniaku znajduje się także nad torfem niż nad podłożami mineralnymi. W akwarium powstaje głównie przy udziale bakterii gnilnych, które przekształcają materię znajdującą się w wodzie, a to z przemiany materii ryb, czy z pokarmu, zarówno tego zjedzonego, jak i nie. Na tym schemacie chciałem Państwu pokazać skrótowo obieg związków azotowych w akwarium. Pojawia się amoniak, który uzyskuje się właśnie z resztek pokarmu i produktów przemiany materii wynikających z życia zwierząt wodnych, który w normalnych akwariach dysocjuje do jonu amonowego. Jon amonowy jest pierwszym ze związków azotowych, które już mogą być przyswajalne przez niektóre odmiany, niektóre gatunki roślin. Natomiast dość duża ilość właśnie związków amonowych jest przekształcana przez bakterie tlenowe z rodzaju Nitrosomonas i Nitrosospira do azotynów. Azotyny, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, są dość niebezpiecznym związkiem, ale są właśnie również wykorzystywane przez bakterie tlenowe z rodzaju Nitrobacter i przekształcane są do azotanów. Azotany w procesie asymilacji są przyswajane przez rośliny. Ewentualnie jest jeszcze taki szczep bakterii z rodzaju Pseudosomonas, też Państwu opowiem za chwilkę, który może wykorzystywać azotany tylko w przemianie beztlenowej, przekształcając je do wolnego azotu. W zasadzie to są podstawowy schemat obiegu azotu w akwarium, czyli w środowisku zamkniętym. Te bakterie beztlenowe, o których mówiłem wcześniej, przekształcające jon amonowy do azotynów i azotyny do azotanów, robią to w procesie tlenowym. Proces ten nazywa się nitryfikacją, a bakterie ochrzczono takim ogólnym mianem bakterii nitryfikacyjnych. Tutaj macie Państwo dwa takie szczepy pokazane. Są to bakterie, które potrzebują do istnienia, do życia, oprócz związków azotowych, potrzebują również tlenu. W warunkach normalnych obecne one są także tu, na tej sali, wszędzie dookoła, i w wodzie, i w powietrzu, w glebie. Charakterystyczne jest to, możecie Państwo zobaczyć na starych budynkach odpadanie gzymsów, ubytki w elewacji. Jest to właśnie spowodowane reakcjami, które są wynikiem działania tych bakterii wchodzących z obecnym w kamieniu węglanem wapnia, który właśnie wtedy ulega rozkładowi, niszczy się całą elewację budynku. Natomiast w wodzie akwariowej bakterie te jak najbardziej spełniają pozytywną rolę. Pierwsze dwa szczepy, które rozkładają jony amonowe do azotynów, w zasadzie ich reakcja przekształcenia tych związków wygląda następująco. Natomiast bakterie z rodzaju Nitrobacter, tu jest też opisana reakcja na dole, przekształcają, taki schemat reakcji, przekształcają azotyny do azotanów. Jak wygląda przebieg tego procesu? Jakie są czynniki na niego wpływające?
Przede wszystkim temperatura. Proszę zwrócić uwagę, że zakres tej temperatury jest bardzo szeroki, ale mieści się w zasadzie powyżej 28 stopni, więc temperatura w naszych akwariach z reguły jest trochę niższa. Ważne jest, żeby w wodzie znajdował się tlen. Tego tlenu musi być minimum 800 mg na litr. Jeżeli jest go mniej, kultury bakterii zaczną obumierać. Odczyn wody optymalny do życia tych bakterii wynosi około 7,6. Ważna jest też powierzchnia, na której się mogą rozwijać. Chodzi o to, żeby ta powierzchnia była jak największa. Dostęp światła, a także, co jest istotne, to stężenie poszczególnych produktów wytwarzanych przez te szczepy nie pozwala innym na wzrost. To znaczy, jeżeli mamy w akwarium bardzo dużo azotynów, wtedy nie będą nam wzrastać szczepy bakterii nitrobakter. Chodzi o to, że ilość tego związku w wodzie będzie hamowała ich wzrost. I tak samo w drugą stronę. Tutaj na tym schemacie chciałem pokazać przykładowo, jak to jest, kiedy zakłada się świeży zbiornik. Proszę zwrócić uwagę, że na początku mamy w wodzie amoniak. Przekształca on się nam od razu, dysocjuje do związków amonowych, zwiększa się ilość związków amonowych w akwarium, pojawiają się bakterie z rodzaju Nitrosomonas i Nitrosospira. Przekształcają nam związki amonowe, ilość bakterii gwałtownie rośnie, przekształcają związki amonowe do azotynów. Pojawiają się bakterie nitrobakter, które następnie, a ilość bakterii Nitrosomonas i Nitrosospira zaczyna spadać. Następnie bakterie nitrobakter, zużywając te azotyny, przekształcają je do azotanów, rośnie nam tu liczba, poziom azotanów, zaczynają spadać azotyny i maleje też liczba bakterii. Mniej więcej tak wygląda schemat wykształcenia się równowagi biologicznej w takim podstawowym, zwykłym akwarium. I w dniach tak to mniej więcej się, tak to wygląda. W celu ułatwienia, przyspieszenia tego procesu można zastosować kilka zabiegów. Można obsadzić akwarium gęsto roślinami i wpuścić niewielką obsadę ryb. Tu z dużym naciskiem właśnie na słowo niewielką, ponieważ zbyt duża liczba ryb będzie sprawiała, że w początkowym stadium będzie zbyt dużo tego azotu, co może zarówno doprowadzić do śmierci obsady, jak i do wystąpienia dużej ilości glonów. Można dopełnić zbiornik pewną ilością wody z innego akwarium. Jedyne, co tutaj należy też wiedzieć, że wtedy w zasadzie, jeżeli to akwarium już działa długo, to akwarium, z którego pobieramy wodę, będziemy dopełniać szczepami nitrobakter, czyli tymi, które rozkładają azotyny, a nie tymi, które rozkładają jon amonowy. Także tu może nastąpić też dłuższy okres adaptacji tego zbiornika. W sklepach akwarystycznych można dokupić szczepy bakterii i warto właśnie wtedy się zorientować, jeżeli jest na ulotce, jakie gatunki tych bakterii znajdują się w tych preparatach. Niektórzy hodowcy, już tacy praktycy, robią również tak, że do pustego zbiornika wkładają albo kawałek mięsa, albo wręcz dolewają czystego amoniaku. To również przyspieszy wzrost szczepów bakterii, tylko ważne jest, żeby w takich zbiornikach wtedy nie było ryb. Proces namnażania się bakterii zależy także od podłoża. Im podłoże jest bardziej porowate, im ma większą powierzchnię, tym uzyskamy większą ilość tych szczepów. W akwarystyce wykorzystujemy zarówno podłoża sztuczne, wkłady ceramiczne, mineralne czy wkłady naturalne.
Podstawowymi takimi wkładami jest wkład gąbkowy. Wkład bardzo dobry do pewnego momentu, do momentu, kiedy się nie zanieczyści grubą materią cząsteczkową. Wtedy drastycznie zmniejsza się powierzchnia do życia dla bakterii. Wkłady z tworzywa sztucznego, czyli tak zwane biobale, w zasadzie bardzo mała powierzchnia dla bakterii do bytowania. One są łatwe w użyciu, bardzo łatwo się je czyści, w zasadzie są niezniszczalne, ale w akwariach słodkowodnych, czy to roślinnych, czy to takich ogólnych, w zasadzie nie spełniają swojej roli. Ta powierzchnia do życia dla bakterii jest zbyt mała, mimo tych karmów i nacięć. Różnego rodzaju wkłady ceramiczne. Tutaj warto zwrócić uwagę, żeby te pory znajdujące się w tej ceramice były jak najdrobniejsze i dobrze by było, gdyby one były na wylot, żeby to nie były tunele mieszkowe, które mogą ulec zapchaniu materią, tylko żeby to były tunele na przestrzał. One też ulegną zapchaniu, ale dużo później. Poza tym w tych tunelach mogą się wykształcać jeszcze inne szczepy bakterii, o których też powiem za chwilkę. Wkłady naturalne, może być to zwykły wkład zwany bardzo często żwirkiem amonowym, czyli taki zeolit, może być to wkład z wypalanej glinki, mogą być to również różnego rodzaju węgle, lawa, nawet pumeks. Wszystko, co ma otworki, ma dość dużą powierzchnię, można to użyć jako wkłady, na których będą osiedlać się bakterie nitryfikacyjne. Proces nitryfikacji w zasadzie zachodzi w filtrze, w akwarium, na szybach, w podłożu przez cały czas. Ale bakterie te są też dość wrażliwe na pewne czynniki. Między innymi wrażliwe są na promienie ultrafioletowe. Giną także podczas stosowania leków, szczególnie oksytetracyklin, chlorotetracyklin, także błękitu metylonowego, formaliny, giną pod wpływem chloru, więc jeżeli dolewamy wodę chlorowaną, również się tych bakterii pozbawiamy, a także, co ważne, giną, jeżeli zaczyna brakować tlenu. Bardzo często dzieje się tak, że niektórzy hodowcy wyłączają filtry na noc, albo mamy na przykład przerwę w zasilaniu, bo jest jakaś awaria z powodu wiatru czy opadów w śniegu i wtedy ilość tlenu w filtrze dramatycznie spada. W momencie, kiedy światło, znowu jest prąd, uruchamiany jest ten filtr, w zasadzie ilość bakterii, która znajduje się na tych wkładach, które się w filtrze znajdują, jest minimalna. I wtedy nie osiągniemy tego, co normalnie wcześniej. To działanie filtra jest już bezużyteczne. Trzeba wszystko powtórzyć od nowa. Tutaj pokazałem jeszcze Państwu taki przykład, co można zrobić, kiedy nam zaczyna chorować obsada ryb, a nie chcemy zniszczyć sobie bakterii nitryfikacyjnej. Można wyjąć filtr, zwykły filtr gąbkowy do małego akwarium właśnie z wodą z tego akwarium, w którym będziemy ryby leczyć. Tutaj wtedy wszystko się odbywa normalnie, bakterie sobie żyją. Po zastosowaniu leczenia, po jego skończeniu, albo filtrujemy tą wodę przez węgiel aktywny, albo ją podmieniamy, no i z powrotem filtr wraca do wody. Nic się tym bakteriom nie stanie. Jest to taki częsty zabieg, który stosujemy, kiedy prowadzimy różne badania różnych leków czy jakichś związków na ryby w pracowniach. Mówiłem Państwu też, że związki azotowe mogą być przez pewne szczepy bakterii przekształcane w wolny azot. Te bakterie również się znajdują w naszym akwarium, tylko znajdują się w bardzo niewielkiej ilości. Żeby były w dużych ilościach, musiałyby zajść warunki beztlenowe. Ale warunki beztlenowe to nie są takie warunki, gdzie w ogóle nie ma tlenu. Tego tlenu tam musi być maksymalnie do 0,2 mg na decymetr sześcienny. Można to uzyskać właśnie poprzez zastosowanie bardzo mikroskopijnych mikrotuneli w tych wkładach ceramicznych, gdzie woda już wpływająca w ten mikrotunel jest odtlenowana wcześniej przez bakterie
tlenowe, czyli właśnie ten nitrobakter, nitrosomonas, a tam już wchodzi taka woda, którą te bakterie, w której te bakterie beztlenowe mogą bytować. One przekształcają azotany do wolnego azotu, a wolny azot jako gaz uwalnia się do atmosfery. Z tym, że w akwariach roślinnych w zasadzie ten proces chyba nie jest specjalnie potrzebny, ponieważ azotany i tak w dużej mierze są pochłaniane poprzez rośliny. Tutaj macie Państwo uproszczoną reakcję, którą te bakterie przeprowadzają. Jest to właśnie przekształcenie związków azotowych do wolnego azotu. Proces denitryfikacji też zachodzi w konkretnych przestrzeniach. Jego optimum temperaturowe mieści się w granicach 28-30 stopni Celsjusza. Ilość tlenu, tak jak mówiłem, nie może przekraczać 0,2 mg na decymetr sześcienny. Odczyn jest dużo szerszy, wynosi między 6,5 a 7,5 pH. Natomiast również jest tutaj ważna powierzchnia, na której te bakterie mogą się osiedlać. Który również zachodzi w naturze, jest to przekształcanie od razu tego jonu amonowego do wolnego azotu. Proces ten w tej chwili w zasadzie wykorzystywany jest tylko w oczyszczalniach ścieków. A dlaczego? Ponieważ żeby takie bakterie się namnożyły, potrzeba jest około 200 dni. A żaden akwarysta takiej cierpliwości niestety nie wykaże. Tak jak mówiliśmy już też poprzednio, rośliny przyswajają różne związki azotowe. Każdy akwarysta związany właśnie z hodowlą roślin powinien znać mniej więcej, które gatunki roślin, jakie związki azotowe przyswajają, bo nie ma sensu dodawania na przykład związków amonowych, kiedy hodujemy lobelię jeziorną, która de facto potrzebuje do życia azotanów, a nie związków amonowych. Tu macie Państwo tak pokrótce wymienione kilka gatunków, takich przykładowych, żeby pokazać, które z roślin de facto wykorzystują do asymilacji ten jon amonowy, czyli to źródło azotu, które wynika z przekształconego amoniaku, czyli to pierwsze. Rogatek, hiacyn, moczarka, wywłócznik, pistia. No i rośliny, które wykorzystują azotany, czyli już jakby tą formę jak najbardziej przekształconą, czyli żabienica, brzeżyca, lobelia, czelisma. Związki te mogą, najczęściej są dodawane do wody w formie płynnej, chociaż można też dać w formie kulek, pałeczek. Drugim bohaterem mojego wykładu jest węgiel. Węgiel jest również niemetalem o symbolu C, czyli karbonium. Również występuje w formie organicznej i nieorganicznej. Węgiel nieorganiczny w zasadzie jest składnikiem skał węgielnych, najbardziej znane odmiany diament, grafit, a także w postaci dolomitów i dwutlenku węgla, który znajduje się w powietrzu. Węgiel organiczny to oczywiście paliwa, czyli wszelkiego rodzaju ropa, gaz, węgiel brunatny czy kamienny, a także organizmy żywe, czyli wszystko, co jest składa się z białych, tłuszczów i cukrów. Węgiel ma dwie wartościowości, to też właśnie zależy od ilości elektronów walencyjnych. Może być dwu- lub czterowartościowy. Tutaj przedstawiłem pokrótce taki schemat krążenia węgla w przyrodzie. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie wszystkie składniki prowadzą do powstania dwutlenku węgla. Zarówno złoża kopalne, jak i oddychanie wszelkiego rodzaju organizmów prowadzi do powstawania dwutlenku węgla. Jedyną grupą, która przekształca dwutlenek węgla w tlen, są właśnie rośliny. Robią to w procesie fotosyntezy. Jak to wygląda w wodzie? W zasadzie akwarystów najbardziej interesują dwa obszary. Pierwszy obszar to są bakterie gnilne, które w formie rozkładu materii organicznej wytwarzają dwutlenek węgla. A drugi obszar jest to wpływ węglanów ogólnie pojętych na parametry wody.
Jak wygląda krążenie węgla w akwarium? W zasadzie wszystkie organizmy żywe, jak i właśnie bakterie, które znajdują się, które rozkładają materię organiczną, pobierają z wody tlen, przekształcają potrzebny ten związek do życia, wytwarzają dwutlenek węgla. Jedynie rośliny pobierają dwutlenek węgla z wody i wytwarzają tlen. Natomiast, co jest ważne, w nocy sytuacja wygląda odwrotnie. Rośliny również pobierają z wody tlen, a oddają dwutlenek węgla. Wiąże się to... Sytuacja ta ma bardzo duże znaczenie, szczególnie dla organizmów żywych, ponieważ w związku z takimi zależnościami parametry wody, zarówno za dnia, jak i w nocy, ulegają zmianom. Na zmiany te przede wszystkim wpływ ma właśnie poziom dwutlenku węgla w wodzie. Tu proszę zwrócić uwagę, jak te właśnie strzałki się zmieniają. Poziom dwutlenku węgla w wodzie ma szczególny wpływ na jej odczyn. Odczyn wody, wód naturalnych waha się w granicach od 5 do 9 pH. Odczyn zasadowy wiąże się z dużą ilością w wodzie obecnych wodorowęglanów, a szczególnie wodorowęglanu wapniowego. Natomiast odczyn kwaśny wiąże się z dużą ilością dwutlenku węgla w wodzie właśnie, który występuje najczęściej w postaci kwasu węglowego. Jak to mniej więcej wygląda w akwarium? Jeżeli w akwarium jest zbyt dużo dwutlenku węgla, wtedy proces następuje w tą stronę. Pojawiają się wodorowęglany. Jeżeli pojawiają się wodorowęglany, następuje spadek odczynu wody. Woda się robi kwaśna. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce, kiedy w nocy również tłoczymy do akwarium dwutlenek węgla. Bardzo często może to powodować śmierć obsady ryb, którą w tym akwarium mamy. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy tego dwutlenku węgla jest za mało w wodzie? To ma szczególne znaczenie w stawach hodowlanych, kiedy jest bardzo duże słońce, silna fotosynteza. Wtedy wodorowęglany obecne w wodzie muszą się rozłożyć po to, żeby rośliny mogły ten dwutlenek węgla wykorzystać. Wtedy gwałtownie znowu nam pH wzrasta, woda się robi zasadowa. To jest taka zasada bufora. To tak długo się rozkłada w jedną lub drugą stronę, dopóki nie wykształci się nowa równowaga biologiczna w wodzie. Na odczyn wody możemy my jako akwaryści wpływać. Możemy wodę zakwaszać różnymi sposobami. Najprościej jest dodać różnego rodzaju kwasów, czego ja osobiście nie polecam, ponieważ znowu przedawkowanie może spowodować śmierć obsady ryb. Można wodę filtrować przez torf i różne inne substraty humusowe. Można także do wody dodać szyszek olchy czarnej, kory, dębu czy liście ketapangu. Natomiast jeżeli chcemy wodę zalkalizować, wystarczy dodać sody oczyszczonej. Należy też jedną rzecz przy tym wiedzieć, że jeżeli będziemy podnosić odczyn wody, jon amonowy będzie nam dysocjował w stronę amoniaku, więc musimy robić to bardzo ostrożnie, żeby znowu nie uśmiercić naszych ryb. Kolejnym parametrem wody, na który ma wpływ węgiel w wodzie w postaci wodorowęglanów, jest twardość wody. Twardość wody jest opisana bardzo dokładnie w wielu różnych postaciach. Ogólna twardość to jest, proszę Państwa, to wszystko, co tu się znajduje. Natomiast można dzielić twardość na twardość wapniową, są to wszystkie związki wapnia, które znajdują się w wodzie, czy twardość magnezową, są to wszystkie związki magnezu, które znajdują się w wodzie. Według jonów ujemnych, czyli anionów, twardość znowu możemy podzielić
na twardość niewęglanową. Są to wszelkiego rodzaju sole kwasu siarkowego, chlorki, sole kwasu azotowego, azotawego i możemy ją dzielić na twardość węglanową, czyli wodorowęglany, wodorotlenki i węglany, czy to wapnia, czy magnezu. To jest taki uproszczony wzór, mniej więcej jak tą twardość dzielimy. Nas najbardziej zawsze interesuje twardość węglanowa. Twardość węglanowa stanowi około, twardość węglanowa jest głównym parametrem, na który my jako akwaryści możemy wpływać przez różnego rodzaju dodatki. Natomiast tu chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że im woda bardziej twardsza, warto wiedzieć, że wtedy ma dużo więcej soli. Także nawet dodatek zwykłej soli kuchennej będzie nam podnosił twardość tej wody. Twardość wody wyrażamy przede wszystkim w stopniach niemieckich. Jest to taka przyjęta miara. Większość ryb bytuje w wodzie między 3 a 15 tych stopni niemieckich. Na twardość wody również możemy wpływać. Obniżyć twardość wody możemy na przykład poprzez dodatek wody destylowanej, dodatek wody po osmozie czy deszczówki. Możemy również strącać sole, wapnie i magnezu w procesie dekarbonizacji albo filtrować wodę przez substraty, na przykład takim substratem, który ma naturalne zdolności zmiękczające wodę, jest właśnie zeolit. Podnieść twardość wody możemy poprzez stosowanie preparatów, które podwyższają tą twardość. Możemy dodawać sodę oczyszczoną, zwykłą, czyli wodorowęglan sodu. Możemy również filtrować tą wodę przez substraty. Tym razem mogą być to na przykład pokruszone wapienie, czy odłamki koralowców, czy wszelkiego rodzaju takie substraty, które zawierają sobie wapń. Nawet na przykład żwir marmurowy. Co jest też ważną informacją? Otóż stosowanie leków w różnej twardości wody ma bardzo wymierne rezultaty. Trzeba wiedzieć, że w wodzie miękkiej toksyczność leków jest dużo większa. Proszę zwrócić uwagę, że taki siarczan miedzi, który w zasadzie znajduje się w bardzo wielu środkach używanych przez akwarystów, przy wodzie twardości do powiedzmy około 1,5 stopnia niemieckiego toksyczny już jest w granicy 0,5 mg na decymetr sześcienny. Natomiast w wodzie twardszej toksyczność tej substancji ujawnia się dopiero przy około 1 czy 2 mg na decymetr sześcienny. Bardzo często właśnie nie sprawdziwszy jaką mamy twardość wody używamy leków i się okazuje, że obsada nam śnie. Znaczy myśmy ją wyleczyli, ale ona niestety nie przeżyła tego naszego leczenia. Tak samo jak przyswajalność związków azotowych, również rośliny przyswajają różne formy węgla. Są rośliny, które wykorzystują w zasadzie tylko dwutlenek węgla, a są rośliny, które wykorzystują zarówno dwutlenek węgla, jak i wodorowęglany. Warto to wiedzieć przy hodowli roślin, żebyśmy na przykład nie dodawali do wody wodorowęglanów, w zasadzie mając rośliny, które wykorzystują dwutlenek węgla. Jakie są formy dodawania dwutlenku węgla do wody? Wielu hodowców zaleca formy naturalne, czyli może być to wyrastanie liści ponad powierzchnię wody, czyli wtedy rośliny mogą czerpać dwutlenek węgla nie tylko z wody, ale także z powietrza. Może być to gruba warstwa materii nieorganicznej w niesprzątanym akwarium, gdzie bakterie w trakcie rozkładu tej materii produkują dość duże ilości dwutlenku węgla. I to są sposoby naturalne. Natomiast my w większości stosujemy sztuczne uzdatnianie wody. Czyli możemy dodawać dwutlenek węgla w płynie. Są to w taki właśnie sposób dodajemy przede wszystkim wodorowęglany, ewentualnie w postaci gazu, czy to przez taki dyfuzor, gdzie banieczki dwutlenku węgla powoli rozpuszczają się w wodzie, czy przez napełnienie z kolei takiego dzwonu.
też dwutlenkiem węgla, który rośliny w trakcie wzrostu sobie z takiego dzwonu pobierają. Co tutaj warto wiedzieć, to należałoby taki dzwon wypełniać dwutlenkiem węgla tylko w ilości takiej, jaka zostanie zużyta za dnia, żeby on na noc był cały wypełniony wodą. Bo jeżeli znowu sobie zostawimy dwutlenek węgla na noc, może dojść do jakiejś sytuacji niebezpiecznej. Tu jest też taka tabelka obrazująca, jak bardzo dwutlenek węgla wpływa na życie organizmów żywych. Otóż bezpieczna zawartość tego gazu w wodzie oscyluje w około 15 mg na decymetr sześcienny. Jeżeli jest wyższa, może nastąpić przyducha. I teraz proszę Państwa, im wyższa twardość wody, twardość węglanowa wody, tym poziom dwutlenku węgla w wodzie będzie większy. Tak samo im bardziej woda kwaśna, tym poziom też tego dwutlenku węgla będzie większy. Dlatego to co Państwu mówiłem, bardzo często w nocy się dzieje tak, że spada nam pH wody, robi się woda kwaśna, za dnia było wszystko dobrze, a w nocy się nagle okazuje, że nam cała obsada ryb zdechła. Ostatnią gałęzią, którą chciałbym poruszyć, dotyczącą dwutlenku węgla i w ogóle węgla, jest węgiel aktywny. Węgiel aktywny jest stosowany przez nas w zasadzie głównie do usuwania pozostałości po lekach. Ale nie wszyscy o tym wiedzą, węgiel aktywny jest również bardzo dobrym siedliskiem do rozwoju bakterii nitryfikacyjnych. Węgiel jest otrzymywany w zasadzie w dwóch procesach, albo karbonizacji, albo aktywacji. Uzyskuje się go albo z węgli kopalnych, albo z drzewa, z torfu, z łupin, orzechów, szczególnie kokosowych, a także z pestek owoców, również kości. Węgiel aktywny ma bardzo dużą powierzchnię, na której mogą się rozwijać bakterie. Średnio taka powierzchnia wynosi ponad 2000 metrów kwadratowych, więc to jest kilkanaście chyba takich sal. W akwarystyce stosujemy w zasadzie dwie formy, formę ziarnistą i formę granulowaną. Węgiel aktywny w zasadzie teoretycznie powinien wyłapywać wszystko. Najlepiej wyłapuje różnego rodzaju związki aromatyczne, wszelkiego rodzaju garbniki, fenole, różnego rodzaju chloro, związki pochodne chloru. Natomiast co warto wiedzieć, że węgiel aktywny nie będzie nam usuwał ani skrobi, ani cukrów i co ważne, nie będzie też usuwał alkoholu. Więc jeżeli ryby będą sobie chciały imieniny jakieś zorganizować, to węglem aktywnym nie przeszkodzimy im w tym. Węgiel aktywny w zasadzie działa na trzech płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest to pochłanianie substancji przez całą objętość tego substratu. Drugą płaszczyzną jest rozkład pewnych związków na skutek oddziaływań między cząsteczkami, które nazywają się siłami van der Waalsa. Wtedy są przyciągane atomy niektórych związków i unieruchamiane pomiędzy cząsteczkami węgla. No i ostatnią płaszczyzną jest właśnie dobrym substratem dla rozwoju wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Tutaj macie Państwo schemat mniej więcej jak taki węgiel działa. Część zanieczyszczeń jest rozkładanych na powierzchni, część jest wciąganych do środka. Tu jeszcze dobrze by było, jakby właśnie taki tunel był na wylot, a nie taki tunel mieszkowy, który może ulec zapchaniu. Tak mniej więcej wyglądają te cząsteczki węgla. Węgiel możemy aktywować na dwa sposoby. Można go aktywować albo poprzez w bardzo wysokiej temperaturze, rzędu 850-950 stopni Celsjusza, albo poprzez płukanie go w roztworach, czy to chlorku cynku, czy kwasu fosforowego. O przydatności danego węgla to bardzo łatwo też każdy akwarysta może sobie sprawdzić. O przydatności węgla aktywnego, który ma się w domu, decyduje liczba metylenowa. Można ją łatwo określić, bo jeżeli posiadamy błękit metylenowy, a jest to środek dość łatwy do kupienia, taki środek o stężeniu 0,12% powinien odbarwiać węgiel aktywny około 2
dziesiątych grama. To jest właśnie liczba, która nam mówi o jakości tego węgla. Im jest wyższa, tym węgiel jest lepszy. No i tak jak poprzednio, efektywność węgla aktywnego zależy od kilku parametrów. Oczywiście przede wszystkim temperatury. Temperatura optymalna wynosi 10 stopni Celsjusza. Zależy także od pH wody. Im woda jest bardziej kwaśna, tym działanie węgla jest lepsze. A także od tempa przepływu. Tu bardzo często ja mam takie pytania, jak długo taki węgiel mi wystarczy, jak go włożę do akwarium? No nie da się tego tak odpowiedzieć. Węgiel w zasadzie działa około 2-3 tygodni, ale bardzo często on może działać 2-3 godziny albo na przykład 2-3 dni, bo to będzie zależało od tego, w jakich parametrach on będzie używany, jaki będzie przepływ wody. Najlepiej by było, gdyby wynosił około 5 do 30 metrów na godzinę. Chodzi o to, żeby substrat pozostawał w kontakcie z tą wodą przez około 5 minut. No i jeszcze od tego, co w tej wodzie się znajdują. Jeżeli są to na przykład garbniki, to węgiel dużo szybciej się deaktywuje, niż jeżeli to będą na przykład jakieś związki metali. Węgiel możemy zregenerować. Jeżeli ktoś z Państwa posiada piekarnik, który ma na przykład temperaturę rzędu 800 stopni, może ten węgiel sobie wypalić. Trochę węgla stracimy, ale on się aktywuje. Można węgiel wymywać rozpuszczalnikami, na przykład chloroformem albo metanolem. Też wtedy węgiel się z powrotem zaktywuje. Można również przeprowadzić gwałtowną zmianę parametrów wody. Wtedy też część substancji, które węgiel pochłoną, do tej nowej wody odda. Natomiast w zasadzie ilość tego węgla, która nam wróci z powrotem, to jest rzędu 60-70%, więc to już 100% jakości nie otrzymamy, więc chyba łatwiej jest wymienić węgiel na nowy. I to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.